Hej, witajcie, jesteśmy razem z tatą. Hej, Józek. Widzieliście już nasz filmik, jak robiliśmy szczupaczka. Dzisiaj mamy raz, dwa, trzy, cztery rodzaje ryby. Pstrąg. Tutaj mamy suma. Jesiotr. No i nasz karp. Karp, piękne karpisko. Słuchajcie, jak widzieliście wcześniej na wjeździe, dziadek zakupił je, będąc w Ełku, w rybaczówce. Tam kupił te piękne ryby. Jeszcze raz zobaczcie, jak były odławiane właśnie teraz. W rybaczówce Ełku odławiamy teraz suma. Tego największego. Żeby czyste. Ładna ryba. Na puszczę. Wąsy. Coś jeszcze? No wszystko, co my tu dzieje. I zabieramy się do przygotowania do wędzenia. Słuchajcie, z pokolenia od pokolenia jesteśmy tutaj na Mazurach i teraz przekażemy wam naszą wiedzę, jak powinno się wędzić rybę słodkowodną. Ok. Zaczynamy od obierania. Tak jest. Napieramy do przodu. I poszły konie po betonie. Dokładnie tak. Najpierw weźmiemy się za pstrągi. Za najmniejsze. Za najmniejsze. I najłatwiejsze. I najłatwiejsze, dokładnie. One pięknie nam się tutaj obierają. Ładnie, ładnie, ładnie. Ładnie łuska schodzi, bo to świeżutka ryba, prosto z wody. I tutaj chciałbym zaznaczyć, że tylko została wyciągnięta, dziadek od razu podciął pod skrzelami, aby ona się wykrwawiła, żeby krew nie została w środku, żeby nam nie zakwasiła mięsa, bo mięso, które często ludzie uważają, że karp, czuć go mułem. Nie, nieprawda. Kupujemy karpia, rzucamy go do wanny albo do miski, on się męczy, dusi i wtedy po prostu, tak jak my mamy zakwasy po treningu, tak tu robi się to samo z mięsem i wtedy czujemy, jakby ryba śmierdziała po prostu mułem. Zabijamy każdą rybę od razu po wyłowieniu i ona... I spuszczamy krew. I spuszczamy z niej krew. Powinno się spuszczać, o tak. Dokładnie. Nie wszyscy to robią, nie wszyscy o tym wiedzą. Ale dziś już o tym wiecie. A fakt faktem, są takie karpie po prostu z zestawów zamulonych, w których też no, możemy robić cudawianki, zabić go od razu, spuścić krew, a i tak będzie czuć w nim muł. Wtedy jest też na to sposób, po obraniu, po wyfiletowaniu, zamaczamy go na noc w mleku przed smażeniem i nie będziemy czuć już tego mułu. Ok. I zobaczcie, możemy za łeb w wędzarni wędzić, ale my mamy fajną siatkę, stąd my główki odcinamy i później ładnie zrobimy kawałki, które będziemy wędzić. Ok, mamy już pstrąga ogarniętego. Ty się bierz za tego. Za suma. Suma, a ja się biorę za. Suma tylko szlam. Zatem ja go tylko lekko tutaj przeciągnę nożem, a całą. Opruszymy solo. Pracę zrobi sól, która wyciągnie cały.
cały szlam z niego. Śluz. Śluz. I szlam, go szlam. Teraz jak mamy, tata lekko obrał, widzicie, karpia, posypuję go. Tutaj ja rzucę sumak, którego również trzeba ładnie posypać całego solą. A ja wezmę się za jesiotra. Mamy mały dylemat, czy pokazywać, jak wyjmujemy flaki, czy nie pokazywać. Bo jedni mówią, że jest to obrzydliwe, ale z drugiej strony... Taka jest rzeczywistość. Taka jest rzeczywistość. I po drugie, żeby się nauczyć, trzeba zobaczyć przynajmniej, jak to się robi. Zatem w miarę możliwości pokazujemy. Soleniu, posypaniu solą, musimy odczekać chwilę, 3, 4, 5 minut, nawet dłużej. Sól ta przeżre to, przejdzie do samej skóry i później bardzo łatwo nożem ściągniemy ten śluz i oczyści się ta ryba, skóra będzie czysta. Dokładnie tak. Jak widzicie, zasoliliśmy ryby. I teraz wszystko ładnie schodzi. W soli wystarczy, że one poleżą od 10 do 15 minut i cały szlam schodzi bardzo pięknie. Bardzo ładnie schodzi. Mój jesiotr również już jest gotowy. Teraz myjemy. Uczemy wewnątrz dobrze, dokładnie. I będziemy przygotowywać je do solanki. Dokładnie. I tak w takiej postaci trafią do solanki na 12 godzin. I potem je podzielimy na ładne dzwoneczki i trafią do wędzarni na ile? 4-5 godzin prawdopodobnie. Tak, normalnie jakbyśmy całe wędzili, musiałyby pobyć w wędzarni 2 godziny dłużej, ale tu w dzwoneczkach 5 godzin. 6 za dużo będzie. 6 może być nawet za dużo. Będziemy to widzieli podczas wędzenia. Widzicie, rybka już jest gotowa, żebyśmy ją teraz umieścili w solance. Solanka będzie 10%, 5 litrów wody, pół kilo soli. Dodamy jeszcze do tego listek laurowy i ziele angielskie do smaku. Zostawiamy to na 12 godzin. Na noc zatem rano zaczynamy wędzenie. No i jesteśmy już na balkonie u dziadka Jucka. Zatem będziemy przygotowywać nasz roztwór. Na początku ja wleję 5 litrów wody. Do tego dodam kilogram soli kamiennej. Jak już wcześniej wspomniałem, zrobimy 10% roztwór, czyli pół kilo na 5 litrów. Ja dam 10 litrów wody, czyli dodaję 1 kg soli kamiennej. Powoli rozrabiając, dodaję ziele angielskie, około 2 ziarenek na 1 litr i 1 listek laurowy na litr wody. Teraz doleję kolejne 5 litrów wody. Jak widzimy, sól powoli nam się rozpuszcza. Jeszcze raz sprawdzę, czy na dole nie ma soli.
bardzo ładnie nam się rozpuściła i teraz dajemy nasze ryby. Proszę bardzo, pierwszy idzie jesiot, drugi idzie sum, następnie karp i nasze pstrągi. Tak zanurzone rybki odstawiam teraz na noc, na około 12 godzin i będziemy później wędzić. Do zobaczenia jutro. Po upływie 12 godzin wyjmujemy rybę, dokładnie płuczemy i odkładamy na papier, ręcznik papierowy, aby ją osuszyć. Około 2 godzin. Jak widzicie, rybki opłukane. Teraz położyliśmy je na ręczniki papierowe i delikatnie jeszcze je osuszamy również ręcznikiem papierowym. I tak rybki będą nam schły około 2 godzin, jak wspomniałem. Rybki trafiają całe do wędzarni, zatem rzucamy już je, odkładamy je do wiaderka. Następnie weźmiemy karpia i podzielimy go na porcje. Porcje. O. I teraz lecimy go. A ja może pomogę i obetnę ten ogon. Tu mi troszeczkę. Porcjujemy suma. Czekaj. No. Nie skrywa supami. Może robi to. Piękny płat. Co drugą łuskę, jak widzicie, on ma takie grzbiety. Pamiętajmy, że to jest ryba, która przeżyła erę dinozaurów. I takie dzwoneczki położymy ładnie na siatce wędzarni. Tutaj, tu dajesz, tu. Mamy to. No i zaczynamy wędzenie. Układamy mięcho na siateczkach. Rybkę nie wiem. Piękne kawałeczki.
70 stopni temperatura. Drzewo jest owocowe, nie ma olchy, jest gruszka, jest jabłoń, jest śliwa, jest wiśnia. Te rodzaje i to jest wolniutko to. Teraz będziemy zmniejszać ogień i co się będzie wejść. Zobaczcie, tak to wygląda po 2 godzinach. Jeszcze 2 godziny i wyjmujemy. No i nasze wędzenie dobiega końca. Słuchajcie, wędziliśmy 4,5 godziny. Pogoda nam się zrobiła kiepska, zatem degustację zrobimy w domku. Zabieramy rybkę i lecimy. Zobaczcie, jak to pysznie wyszło nam. Czyż nie warto robić w dzwonkach? Pstrąg również jest mega cieplutki. Już nie mogę się doczekać, jak się... Jesiot. Mega, naprawdę, zobaczcie, każdy kawałek pięknie przewędzony. Sum, jest moc. Słuchajcie, tak pyszna ryba wędzona ma wszystkie ryby pod sobą. Ja preferuję do tego pieczywo, świeże masełko, słuchajcie, mizerię z ogórków, no i oczywiście naszą rybę. A wyszła nieziemsko dobra. Spróbujcie. Piszcie w komentarzach, jeżeli będziecie mieli problem. Hej!